Cześć, witajcie na kanale Podwórkowiec. Dziś będzie krótki odcinek, ale za to mam nadzieję, że bardzo treściwy, a mówić będziemy o rabarbarze. Zapraszam. A oto i nasz dzisiejszy bohater, czyli rabarbar. Ja tutaj mam trzy takie małe rabarbarowe krzaczki. Jeden jest tutaj za grabiami, jeden jest tu ten, który widzicie, i jeszcze jeden jest z tyłu, to jest rabarbar malinowy, bardzo smaczny, bardzo pyszny. I co z tym rabarbarem jest nie tak? No właściwie wszystko w porządku, bo jako pierwszy na wiosnę sobie zaczął rosnąć i odbił z ziemi. Oczywiście momentalnie stał się łupem ślimaków, zresztą możecie zobaczyć, że tutaj mam rozsypaną taką niebieską, moim zdaniem najskuteczniejszą pożywkę dla ślimaków, tak to nazwijmy. Ale ogólnie co z nim jest nie tak? No po prostu zaczął kwitnąć i to, że on sobie kwitnie, to po pierwsze oznacza, że roślinka dużo energii musiała włożyć w to, żeby w ogóle zakwitnąć, a po drugie to zamiast rosnąć, to idzie po prostu w kwiat. Ale to nie jest jedyny problem, z którym tutaj przy rabarbarze się zmagamy, ponieważ to, że pojawiły się kwiaty, to również sprawiło, nie wiem, czy tutaj gdzieś będzie widać, może gdzieś uda wam się dostrzec, ja to widzę gołym okiem, kamera troszeczkę inaczej, jak wiadomo, patrzy na świat, pojawiły się mrówki, a mrówki są dlatego, że na rabarbarze pojawiły się mszyce. Tych mszyc jest całkiem sporo i będzie jeszcze więcej, a w związku z tym, że są mszyce, no to roślina będzie podwójnie osłabiona, więc mamy to, że rabarbar kwitnie i to, że mamy mszyce. W związku z tym są również i mrówki. Nie chcemy ani jednych, ani drugich i o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Co robimy w takim przypadku? No po prostu bierzemy nóż i obcinamy ten kwiat, który jest nam do niczego niepotrzebny, bo jak wiadomo, rabarbar, nawet jeżeli zakwitnie, to żadnych owoców z tego nie będzie, no bo czy ktoś z was słyszał kiedykolwiek o owocach rabarbaru? Myślę, że chyba raczej nie. W związku z tym po prostu taka krótka, prosta praca na dziś. Zobaczcie, mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Tutaj mrówek już się całkiem sporo kręci. Kwiat jest, no to po prostu bierzemy nóż i wycinamy to, co jest nam niepotrzebne. To idzie i leci sobie do kompostownika. O, może tutaj będzie jakąś mrówę widać. Chodzą sobie tutaj w środku. Mszyce też, jakby się przyjrzeć, to też niestety, o, tak żebyście wy to zobaczyli, też niestety mszyce są, więc po prostu to odcinamy, wyrzucamy do kompostownika. Rabarbar można zasilić na przykład obornikiem jako nawozem. No i teraz po prostu jeszcze przejrzę, czy gdzieś tu nie ma jakiegoś dodatkowego kwiatu. O, proszę bardzo, ślimaki oczywiście już są. Idź, najedz się czegoś innego. Ten sobie nie kwitnie, ten sobie rośnie. I to tyle, jeżeli chodzi o pielęgnację rabarbaru i obcinanie liści. Mówiłem, że odcinek będzie króciutki. Dzięki za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę albo komentarza.